pięściarstwo de facto było wkomponowane w życie człowieka od początku jego istnienia. Praktycznie nie ma kontynentu, gdzie pięściarstwo nie byłoby kultywowane, czy to w wymiarze takim, proszę Państwa, utylitarnym, czy też militarnym. Warto, myślę, wspomnieć, proszę Państwa, że na Wyspach Brytyjskich, Walii, Anglii, Szkocji do dzisiejszego dnia w wielu elitarnych szkołach pięściarstwo stanowi uzupełnienie lekcji wychowania fizycznego. De facto traktuje się ten boks, to pięściarstwo, proszę Państwa, jak wiele dyscyplin o wyjątkowo prestiżowym charakterze, jak tenis ziemny, golf, czy też fechtunek. Boks, myślę, znajduje się w genomie wszystkich mężczyzn, ale coraz częściej mam wrażenie, że również w genomie kobiet, ponieważ coraz więcej kobiet również zakłada rękawice i coraz częściej podejmuje tego typu wyzwania. Dziś przedstawiciele, proszę Państwa, u nas boksu zawodowego, zawodnik ma na swoim koncie Mistrzostwo Polski Juniorów w 2005 roku. Był ćwierćfinalistą Mistrzostw Europy Juniorów w Tallinie również w 2005. Jest brązowym medalistą Mistrzostw Polski Seniorów w 2005 roku. Zdobywcą pierwszego miejsca w turnieju tzw. Nadziei Olimpijskich w 2006 i w końcu wicemistrzem Polski Seniorów w 2006. To jest, proszę Państwa, taki krótki tylko przekrój przez karierę amatorską naszego gościa, jeśli chodzi o karierę zawodową. Jest młodzieżowym mistrzem świata do lat 23 Federacji WBC, a od 15 grudnia 2002 roku mistrzem Europy w kategorii junior ciężkiej. Przed Państwem Mateusz Masterdag. Zajmuję się boksem 10 lat, akurat teraz w marcu. Mija 10 lat. Z jednej strony wydawałoby się, że to już sporo. Z drugiej strony, jak patrzy się na Bernarda Hopkinsa, który ma 48 lat i zdobywa mistrzostwo świata, można by powiedzieć, że jest to dosyć skromny okres czasu. Od bodajże 92 roku tu właśnie pan trener jest też jakby pierwowzorem boksu zawodowego w Polsce i także w 2006 roku podpisałem kontrakt zawodowy. Zacząłem trenować boks, w sumie nie wiem dlaczego, ale teraz wiem, że boks jest jedną z niewielu dyscyplin, która kształtuje ciało, ale też ducha. Jak zacząłem trenować boks, mając lat 16, to koledzy od razu ksywkę mi wymyślili Tyson i jakby nie mając świadomości tego, z ich perspektywy wydawało mi się, że obejrzał jakiś film pod tytułem Rocky bądź Rambo bądź jakiś Karate Kid i myśli, że stanie pięściarzem. Myśli, że będzie kiedyś kimś pokroju, jak wtedy w telewizji oglądaliśmy Dariusza Michalczewskiego czy Andrzeja Gołotę. Ja tak naprawdę wtedy jakby teraz wtedy i teraz też nie wiem, czy uda mi się jakby moich starszych kolegów ich podzielić, ich sukces, powielić, osiągnąć tak dużo, jak oni osiągnęli, ale jakby mam ten plus i tą przewagę nad swoimi rówieśnikami, że dałem sobie szansę. Oni sobie jej nie dali. Myśmy się spotkali parę lat temu i przyznam się, że tak samo jak dla zawodnika, tak samo i dla trenera, bardzo cenną rzeczą jest współpraca, powiedzmy na bazie tego wzajemnego porozumienia, współpraca, która po prostu jest jakimś procesem twórczym, prawda? Bo zawsze w polskim sporcie się utarło kiedyś, w latach, kiedy ja jeszcze się w nim zacząłem wychowywać, powiedzenie, że sam to sport to jest taka dyscyplina, gdzie trener wydaje polecenia, zawodnik realizuje. Nieprawda. Dzisiaj polski sport się zmienił bardzo mocno. Mateusz Masternak jest przykładem właśnie tej nowej generacji, New Generation. Dzisiaj jest to dialog między ludźmi, którzy chcą coś osiągnąć. Bo zarówno ambicje ma oczywiście zawodnik, ale ambicje ma również i trener. Poza sferą finansową, która zawsze jednak w sporcie musi odgrywać rolę, bo jest to przecież jakaś gałąź naszego życia i element życia społecznego. Natomiast myślę, że wracając do tej mojej puenty wypowiedzi, jest sytuacja, że ja pamiętam 10 lat temu, 15 lat temu, jak się pracowało i dzisiaj. Dzisiaj jest to
układ już zupełnie partnerski, gdzie wymiana wiedzy, doświadczenia i polega na tym, że kształtuje się, powiedzmy, to, co nazywamy mistrzostwem sportowym. Nie ma dzisiaj biernego kontaktu między trenerem a zawodnikiem. Dzisiaj jest tak, że często zawodnik również inspiruje trenera. Musi ta wymiana być, informacji szczególnie, kreatywna dyskusja na temat tego, co należy poprawić, co należy zrobić i dostrzeganie wielu elementów, które 10-15 lat temu w sporcie praktycznie może nie tyle, że nie istniały, a nie odgrywały takiego znaczenia, bo dzisiaj sport wyczynowy, nie tylko bok zawodowy, to fabryka, to przedsiębiorstwo. To oczywiście proces treningowy, to pełna diagnostyka i monitoring treningu, między innymi dzięki takim uczelniom, tak jak tutaj się dzisiaj znajdujemy, to wykorzystanie, przepraszam za określenie, olbrzymiej wiedzy ludzi, z którymi się współpracuje. Bo bez tej wiedzy po prostu dzisiaj nie ma mowy o osiąganiu jakichkolwiek poważnych wyników na świecie. Zdajcie sobie sprawę, jak w wielu państwach rozwinięty jest ten system właśnie wiedzy. Wykorzystanie takiej wiedzy, jaka jest potencjału olbrzymiego tutaj w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Mam nadzieję, że władze polskiego sportu tą wiedzę wreszcie dostrzegą tutaj olbrzymi potencjał, olbrzymie możliwości. Czy sądzi pan, że w tym roku już będzie pan walczył o Mistrzostwo Świata, czy to jest raczej plan na 2014 rok? Niestety nie zawsze jest tak, jak się chce. Nie tylko ja o tym decyduję, ale również telewizje, promotorzy, menadżerowie, też aktualni mistrzowie świata. Oni też mają jakby prawo wyboru, z kim chcą w danej chwili boksować, z kim nie chcą. Także mi ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Uważam, że jestem już gotowy, by w roku 2013 stoczyć taki pojedynek, no ale niestety jestem ustawiony w kolejce i cierpliwie czekam. Książek jakiejś takiej pasji, że czytam książkę taką, bo lubię, to jakoś za wiele nie mam. Lubię książki, jak już coś historyczne. No ale tutaj, kurczę, na tym AWF-ie mnie męczą, każą czytać i fizjologię, i to, i to, i to. I ciągle, a jeszcze idę do biblioteki, jeszcze tego nie ma. A ty jeszcze to powinieneś mieć. Dzwonię do kolegi, nie wiedziałem, że on też jest doktorem i się okazało, że mówi mi o 10 książek więcej, żebym wypożyczył, niż powinienem. No i tak źle trochę na tym wychodziłem, no ale przynajmniej obrazków pooglądam i jakoś to jest. No myślę, że nie jest tak najgorzej, bo 4 lata jestem na WF-ie, jestem na trzecim roku. Myślę, że mam znajomego, który studiował 11 lat, także wydaje mi się, że przez te 11 lat się uporam z WF-em, może będę panem magistrem. A tak poważnie, to bardzo zależy mi na tym, by tą uczelnię skończyć i dobrze, i szybko. Bardzo proszę w imieniu nas wszystkich przyjąć życzenia, jeśli chodzi o Mateusza. Życzenia sukcesów, a niech te sukcesy przerodzą się w zdobycie wszystkich pasów, wszystkich federacji. Myślę o Mistrzostwach Świata. Jednocześnie życzę panu, no nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o AWF-ie, ukończenia nie tylko licencjatu, ale również zdobycia tytułu magistra. Natomiast panu Andrzejowi, trenerowi, życzę dużo zdrowia, realizacji tej pasji, bo myślę, że się państwo ze mną zgodzicie, że każde słowo trenera świadczy o tym, że to jest pasjonat. Życząc dużo zdrowia, sukcesów, dziękujemy raz jeszcze za przybycie. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miło mi było. Dziękuję bardzo. Dziękuję.